Łatwo mi poszło. To była trudna trasa? Dosyć trudna, ponieważ przez pogodę. Krzysztof Grabowski z Pławnej wygrał w swojej kategorii, a wszystkich miłośników rowerów zagrzewał do walki i dawał sygnał do startu w wielu wyścigach Michał Kwiatkowski, popularny Kwiatek, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy. Dzieci wystartowałem też główną grupę, pierwszy sektor i to jest nowe doświadczenie dla mnie. Fajnie, że widzę przy tak niesprzyjających warunkach, jak wiele dzieci, jak wiele osób wystartowało dzisiaj. To jest święto kolarstwa w Polsce i w Szklarskiej Porębie. Widać, jak popularność kolarstwa rośnie. Szklarska Poręba i w ogóle karkonosze są bardzo przyjazne dla kolarzy. Ludzie lubią tu przyjeżdżać. Ty też trenujesz tutaj czasem? Trenuję tutaj od dziecka, bo często przyjeżdżałem do Karpacza, teraz często goszczę w Szklarskiej Porębie. Są fajne trasy dla kolarzy, którzy jeżdżą na szosie, jest mnóstwo podjazdów, nowe asfalty, mały ruch, przyjaźni kierowcy, tego chyba trzeba. Jest to taki moment, gdzie mogę spotkać się z tymi ludźmi, którzy mnie wspierają w trakcie sezonu i to jest moment, w którym staram się jakoś podziękować za to. Ta rodzina kolarska w Szklarskiej Porębie jest widać duża. Pogoda niezbyt atrakcyjna, a tu są tysiące ludzi z rowerami. To jest niesamowite dla mnie, że ludzie nie rezygnują, że właściwie pogoda nie jest żadną przeciwnością. Ja zresztą tak samo o tym myślę. Na rower można się świetnie przygotować, dostosować sprzęt do pogody, dostosować ubiór i naprawdę można czerpać przyjemność, nawet jeżeli ma się na twarzy mnóstwo błota. Maciej Grabek, organizator Bike Marathon. To już 18. edycja festiwalu. Po raz trzeci na festiwalu Bike Marathon i ten dziecięcy Bike Marathon Junior Trophy. Myślę, że to jest fajna zabawa dla wszystkich, od maluchów do 70-parolatków, których dziś widziałem już na trasie. Także pomimo niesprzyjającej aury, naprawdę wszyscy się tu świetnie bawią na rowerach. Przedwczoraj ruszaliśmy tutaj z wycieczką z Heniem Sytnerem z Radiowej Trójki, my na objazd trasy minimaratonu. Wczoraj tu wiele dyscyplin i zabaw, dzisiaj też rajd gwiaździsty w Szklarskiej Porębie. Ja myślę, że żyjemy w takim regionie, który jest najlepszym regionem, jeśli chodzi o rowery. I mówię to jako rodowity białostoczanin, który w różne góry jeździł. I naprawdę tutaj mamy i warunki do uprawiania kolarstwa górskiego i świetne warunki do kolarstwa szosowego, czego obecność Michała Kwiatkowskiego tu w naszym rejonie częsta na zgrupowaniach jest też dowodem, ale też mamy świetne trasy do turystyki rowerowej. Góry Izerskie, oznakowane trasy w Szklarskiej Porębie, to jest miejsce, gdzie Polacy to już wiedzą, ale coraz więcej osób z zagranicy tu przyjeżdża i zaczyna doceniać ten region jako rowerowy region. Zbigniew Kubiela, przewodniczący Rady Miasta w Szklarskiej Porębie, tym razem wyjątkowo, nie na rowerze. Rower dzisiaj w domu, dzisiaj inne funkcje, inne zadania, natomiast na co dzień rower do rekreacji, no bo właśnie Szklarska Poręba, Góry Izerskie, Karkonosze, to jest to miejsce, w którym każdy, naprawdę każdy znajdzie swój kawałek trasy, ścieżki, po której będzie mógł pojeździć, będzie mógł realizować swoją pasję, bo patrząc dzisiaj na starcie, na zawodników, ci, którzy wystartowali w bike maratonie, ci, którzy startują w różnych innych konkurencjach, to są po prostu ludzie z pasją i sprawia mi zawsze to olbrzymią satysfakcję, gdy patrzę, gdy ludzie, którzy mają pasję, mogą ją realizować i mogą realizować ją właśnie.